Witamy Państwa. Ponownie. Powtórnie. I po przerwie. Drodzy Państwo, o wynikach naszego konkursu zadecyduje 19-osobowe jury. Wojciech Dzieduszycki, przewodniczący. Janusz Daszczyński, wicedyrektor Ośrodka Telewizji Gdańsk. Szymon Pawlicki, aktor. Grażyna Hase, projektantka mody. Janusz Dąbrowski, choreograf. Jerzy Hoffman, reżyser. Jerzy Domański, redaktor naczelny Sztandaru Młodych. Krzysztof Jaroszyński, artysta kabaretowy. Jacek Kondracki, mecenas. Adam Grzybowski, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Bałtyckiego. Marek Sierocki, Teleekspres. Walter Kotawa, właściciel polonijnej rozgłośni radiowej i telewizyjnej w Chicago. Czesław Kozłowski, dyrektor polonijnej, generalny dyrektor wytwórni Cinema Central Company Berlin. Janusz Zaorski, reżyser. Sekretarz jury Jerzy Szamborski. Rzecznik prasowy Janusz Atlas. Obliczaniem wyników zajmie się specjalna komisja wyłoniona spośród jurorów. Jacek Kondracki, Janusz Daszczyński, Jerzy Szamborski. Proszę Państwa, no i tutaj rachunek nam się nie zgadza. Brakuje 4 jurorów, ale zaraz to nadrobimy. Nigdy w jury nie było tyle koronowanych głów, co dziś. Lidia Wasiak, Miss Polonia 83. Monika Nowosadko, Miss Polonia 87, wicemiss świata, wicemiss Europa. Joanna Gapińska, Miss Polonia 88, wicemiss Universe. Elżbieta Lebioda, Queen of the World 90, królowa świata. I to jury zadecyduje o tytule Miss Polski 90.